gdyby tak za początek wakacji przyjąć końcówkę czerwca, to już zbliżamy się, proszę Państwa, do połowy, ale można jeszcze się wziąć w garść, jeśli chodzi o naszą dietę wakacyjną, szczególnie jeżeli ktoś z wakacji wrócił, a tam sobie trochę pofolgował. O tej diecie będziemy rozmawiać z naszym kolejnym gościem. Mariusz Budrowski, promotor zdrowego żywienia, jest z nami. Dzień dobry. Słyszymy. Witam i o zdrowie pytam. Bardzo dobrze, przynajmniej na razie. U Pana też wszystko w porządku? Absolutnie tak. Jestem na Mazurach, w swoim rodzinnym mieście Giżyczku, także wszystko jest najlepiej, jak może być. A to szkoda, bo chciałem zapytać, gdy rozmawialiśmy ostatnio, kilka razy ostatnio, to łączył się Pan z nami gdzieś z południa Europy. Ja chciałem zapytać o te owoce na południu Europy, bo chyba warto jeść rzeczy lokalne, ale co jeśli jesteśmy miłośnikami tropikalnych owoców, a w Polsce już nie smakują tak dobrze, jak właśnie na południu Europy? Zgadzam się absolutnie. Owoce, które przyjeżdżają do nas z ciepłych krajów, tak zwanych, tropikalne owoce, niestety muszą być zerwane, niedojrzałe, aby mogły przetrwać podróż. Dlatego dojrzewając gdzieś tam w kontenerach, dojrzewając później na półkach tutaj w Polsce, nie będą w stanie nabrać aż takiej słodyczy, takiego smaku, jak te owoce, które możemy zerwać bezpośrednio z drzewa czy z krzaka w Hiszpanii, czy to z Kostaryki, na której ostatnio dość często przebywam. Dlatego ja zachęcam od samego początku projektu Odmładzanie na Surowo do jedzenia warzyw i owoców lokalnie i sezonowo. W Polsce zajadam się truskawkami. Co prawda się już kończą, ale naprawdę bardzo długi sezon, z tego co wiem, był. Czereśniami, których był urodzaj. Takich smaków nie uzyskamy na południu Europy. Tam oczywiście będą smaczne mango, pomarańcze czy arbuzy. Tutaj z kolei będą takie typowe owoce, jak na przykład jabłka, które są moim zdaniem najlepsze na świecie. Ja zawsze przyjeżdżam, pierwsza rzecz, którą robię, może to być dla kogoś może troszeczkę zabawne, ale pierwsza rzecz, którą robię, jak przyjeżdżam do Polski, to idę, kupuję kilogram jabłek, aby po prostu zacząć się nimi zapychać, ponieważ uwielbiam jabłka. A to nie jest tak, że z tymi jabłkami to musimy poczekać trochę do jesieni? No tak, no wiadomo, w tym momencie jest to ta końcówka jabłek z zeszłego roku, która gdzieś tam czekała na nas. Natomiast no mimo wszystko te jabłka są super smaczne i najlepsze po prostu, tak jak powiedziałem, na świecie. Zresztą czy to będą gruszki, czy to będą śliwki, czy to będą jagody, porzeczki, no takich owoców nie ma w ogóle na południu Europy, jak porzeczka, czy to czerwona, czy czarna, czy agrest. To są typowe takie tutaj przysmaki polskie i jakby miał to porównywać, panie redaktorze, to powiem szczerze, że owoce, które są tutaj w Polsce, być może to są tylko nawyki i przyzwyczajenia, są dla mnie dużo smaczniejsze niż te owoce na południu Europy. No to cieszymy się, że tak patriotycznie. Jeszcze chciałem powiedzieć o tej sezonowości, bo w moim przypadku, gdy kończą się truskawki, gdzieś tam czereśnie, to pojawiają się warzywa i nie sposób tutaj przejść obojętnie teraz obok fasolki szparagowej czy bobu. To jest najważniejszy moment, kiedy mamy właśnie dojrzewanie warzyw, owoców. To jest najważniejszy moment dla naszego organizmu, abyśmy mogli o niego zadbać. Czyli możemy dostarczyć sobie wszystko świeże, prosto z ogródka zimą, kiedy to będzie już gdzieś tam przechowywane. To wiadomo, że jest trudniej o uzyskanie fajnej jakości, fajnego smaku. Ale dzisiaj, jeśli ktoś nie je warzyw i owoców prosto z ogródka, czy od rolnika, który wystawia te produkty na ryneczku, czy gdzieś na jakimś straganiku, no to naprawdę wiele traci. Także zachęcam bardzo mocno do tego. No dobrze. Ja chciałem zapytać w ogóle o takie wakacyjne nasze żywienie, bo oprócz tego, o czym mówimy, czyli zdrowe warzywa i owoce, to na wakacjach jest też taka pokusa, szczególnie jeśli wyjeżdżamy, żeby no, jednak sobie trochę pofolgować, bo w takiej popularnej opinii jest tak, że wiele osób przygotowuje się na wakacje, żeby jakoś z tą sylwetką wyglądać, gdy już będziemy, no, zrzucimy trochę z siebie ubrań. No a na wakacje jedziemy i tam tu zjemy coś bardziej kalorycznego, tutaj coś kusi słodkiego. Czy to jest grzech, gdy podczas tygodniowego, dwutygodniowego urlopu będziemy sobie folgować? To jest wspaniałe pytanie. Tak naprawdę, tak jak pan redaktor zauważył, aż normalnie mnie tak, aż coś kliknęło w głowie, że faktycznie... Gof się pojawił w głowie. Chcę zredukować sylwetkę, żeby pięknie wyglądać na wakacje, a później na wakacjach po prostu popuszczamy wszystkiego i nagle gdzieś ta sylwetka wraca do tego sprzed naszego wysiłku. Może nie warto. Po co tak naprawdę są nam wakacje? Aby odpocząć. To dlaczego tak wielu Polaków, i nie tylko Polaków, wiele osób, które wraca z wakacji, potrzebuje ekstra wakacji, żeby powrócić do swojego stanu, ponieważ wraca zmęczona? No dlatego, że mamy takie różne, może mniej zdrowe nawyki wakacyjne.
Ja mam takie 5 zdrowych sztuczek, aby zredukować wzdęcia i niechciany brzuszek. Być może komuś to pomoże, być może ktoś jeszcze nie miał wakacji, a może ktoś wrócił i chciałby właśnie powrócić do swojej dawnej sylwetki. Po pierwsze, jeśli chcemy wrócić do dawnej sylwetki albo nie nabawić brzucha, to warto zredukować podjadanie, co jest bardzo trudnym na wakacjach, no bo ciągle coś jest, tak? Czy to jesteśmy na plaży, czy to jesteśmy na jakimś spacerze, no to tutaj gofry, tu lody, tu wata cukrowa, tutaj jakieś napoje wysoko słodzone, to hamburgery, no po prostu to wszystko gdzieś tam napakowane cukrem non-stop powoduje odkładanie się tłuszczu w naszym organizmie. Dlatego zachęcam do tego, żeby jeśli jest taka możliwość, to zredukować ilość posiłków do jednego, maksymalnie dwóch i bez podjadania, jeśli jest taka możliwość. No tak, ja sobie zanim druga rzecz, to jeszcze ja powiem, bo tak sobie przypomniałem, że na takich wakacjach typu all inclusive, to jest tak, że jest rano posiłek, później jakiś tam obiad i jest kolacja, ale w międzyczasie cały czas jakiś bar z przekąskami. Ja tu nie chcę wymieniać konkretnych nacji, ale szczególnie jedna sobie tam upodobała takie śledzenie z frytkami między posiłkami, więc to rzeczywiście podjadanie jest bardzo ważne. No dobrze, teraz druga rzecz. Absolutnie tak, w ogóle all inclusive według mnie to jest tworzenie otyłego społeczeństwa i tak naprawdę tworzenie chorych ludzi. Ktoś to wpadł na pomysł all inclusive, być może przyciąga bardzo dużo turystów, natomiast ci turyści po prostu wykończeni wracają z tych wakacji i po 2 tygodnie muszą odpoczywać po tych wakacjach. Ale na drugim miejscu już szybciutko lecę. Wspomnieliśmy już o warzywach. Te warzywa niekoniecznie nam dobrze służą na tych wakacjach, bo nie wszystkie warzywa możemy od razu jeść. Niektórzy mają problemy gastryczne i może nie warto tych warzyw za dużo zjadać, żeby później leżeć z wzdęciami na plaży. Czyli z tym bobem to nie bardzo. Z tym bobem to nie bardzo czasami, albo jakąś kapustą, która niekoniecznie nam służy na wakacjach, bo ktoś może mieć wzdęcie na Brukselkę, po Brukselce i może niekoniecznie potrzebuje akurat na wakacjach tych 7-dniowych iść za Brukselką, bo jest zdrowa. Ale to ja, mimo tego, że zachęcam do warzyw, naprawdę na wakacjach można sobie z tym gdzieś tam pomalutku, niekoniecznie trzeba po to sięgać. Na trzecim miejscu, trzecia taka sztuczka, to unikać zbóż i cukru, czyli pokarmów, które z tego tytułu powstają. Ja już wspomniałem, węglowodany powstające z pieczywa, węglowodany powstające z hamburgerów, czyli z bułek, ale też cukru, bo nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą o tym, że na całą naszą krew, czyli na 5 litrów krwi, potrzebujemy zaledwie jedną łyżeczkę cukru. Jedną łyżeczkę cukru, czyli 5 gramów cukru. Natomiast jeden batonik zawiera 5 łyżeczek cukru. Jedna puszka coli 7 łyżeczek cukru. Jeden hamburger może zawierać nawet 15 łyżeczek cukru. Potrzebujemy jedną, a zjadamy w przeciągu godziny na przykład 25. Ale co w przypadku, gdy na przykład wychodzimy na szlak górski, który jest wymagający, męczący, całodniowy, no tam obowiązkiem turysty jest chyba jakiś batonik albo nawet czekolada cała. Ja zabieram ze sobą owoce, ponieważ owoce mają zdrowy cukier, natomiast batoniki bardzo niezdrowy cukier. Dlatego zachęcam do tego, żeby przyjrzeć się temu. Ja mam odrębne materiały na ten temat. Dzisiaj mamy bardzo mało czasu, żeby to opowiedzieć. Natomiast to cukier jest prawdziwym zabójcą ludzkości. To cukier powoduje, że jesteśmy chorzy. Jest pandemia cukrozy tak naprawdę według mnie i lekomanii na świecie. Dlatego tak ciężko jest jakby zredukować ilość zgonów spowodowanych otyłością, cukrzycą, zawałami, czy problemami układu krążenia w ogóle, czy nawet nowotworami, ponieważ spożywamy zbyt dużo cukru. Na czwartym miejscu pragnę wymienić unikanie przejadania się podczas jednego posiłku. Jak już jesteśmy na wakacjach, trochę więcej jest czasu na to, żeby usiąść i zjeść ten posiłek. No i najczęściej tak bywa, że siadamy i jesteśmy w stanie zjeść nawet 2 czy 3 razy więcej niż zazwyczaj. A jeśli jesteśmy na wakacjach, to ruchu jest dużo mniej. Dużo mniej energii zużywamy, no bo nie chodzimy do pracy. Często leżymy jak śledzie na plaży i się opalamy, czy siedzimy w ławce i patrzymy na piękną przyrodę. I wtedy ten podmiot, który spożyjemy, odłoży się w formie tłuszczu, bo tej energii po prostu nie jesteśmy w stanie zużyć. No i na piątym miejscu, piąta sztuczka, to jedz tylko wtedy, kiedy jesteś głodny. Ja wiem, że to tak dziwnie troszeczkę brzmi, ale niektórzy nauczyli się tego, że
rano wstaję, najważniejsze zadanie to zjeść szybko śniadanie. Tak mój tata na przykład powtarzał. Według mnie to jest błąd, który popełniamy. Warto by było jeść wtedy, kiedy jesteśmy głodni. Bardzo często latem, kiedy jest gorąco, nie będziemy po prostu głodni. I można na plażę pójść. Po prostu funkcjonuje. Mniej zrobimy, nie wiem, odłożymy tłuszczu, będziemy mieli kłopotów zdrowotnych, kiedy naprawdę zredukujemy ilość jedzenia. W tym momencie przejadamy się według mnie za bardzo. Jemy pokarmy głównie przetworzone przemysłowo, a na wakacje tym bardziej. Dlatego jeśli ktoś chce wrócić z wakacji zdrowy i wypoczęty faktycznie, to po prostu może czynny wypoczynek zamiast leżenia i jedzenia. Jedzenia i leżenia. Także zachęcam do tego bardzo. Oczywiście to są złote rady, natomiast zastanawiam się z tym głodem, czy to rzeczywiście musimy doprowadzać swój organizm do głodu, czy po prostu nie przejadając się, no, zachowywać takie regularne odstępy między posiłkami? I to jest dla nas korzystne. Natomiast ja bardzo mocno chciałem podkreślić to, że jeśli nie jest głodny, to ja po prostu nie zjadam jedzenia. Bo czasami jest tak, że wieczorem czy na poprzedniego dnia zjedliśmy wystarczająco dużo i nasze ciało nie chce po prostu jeść. Kiedy zjemy posiłek, który będzie takim typowym posiłkiem all inclusive, czy typowym posiłkiem wakacyjnym, to będzie posiłek ciepły i po takim posiłku nawet na plaży nam się czasami nie będzie chciało iść. Dlatego może warto zjeść jabłko na przykład. To nie chodzi o głód. Nasz organizm tak naprawdę nie potrzebuje non stop jeść. Jeśli zredukowalibyśmy cukier do zera, bo tak naprawdę cukru potrzebujemy zero, to wtedy tych posiłków naprawdę nasz organizm będzie się domagał bardzo mało, bo my jesteśmy uzależnieni od cukru i ciągle jakby dążymy do tego cukru jak do narkotyku. Kiedyś przeprowadzono takie badanie na szczurach, w którym podawano w strzykawce wodę z cukrem z jednej strzykawki, z drugiej wodę z kokainą. I 10-krotnie częściej szczury podchodziły do strzykawki z cukrem niż do strzykawki z kokainą. Dlatego stwierdzono na podstawie tego badania, że ten cukier jest aż 10-krotnie bardziej uzależniający. I po prostu ludzkość jest uzależniona od cukru. Kiedyś, 100 lat temu, jedynie ludzie bogaci byli otyli, ponieważ to oni jako pierwsi mieli dostęp do cukru. Nie dlatego, że mieli dużo więcej jedzenia, tylko po prostu mieli dostęp do cukru. Dzisiaj cukier jest super, hiper tani, dodawany do wszystkiego i po prostu chorujemy z tego tytułu. Według mnie, według naprawdę obszernej wiedzy, którą zdobyłem na temat zdrowia, podstawowym problemem ludzkości jest insulinooporność, czyli obniżanie cukru przez cały dzień. A na wakacjach niektórzy są w stanie wypić na przykład jedną taką butelkę gazowanego napoju typu cola, w której może się znajdować nawet 70 łyżeczek cukru i dlatego wracają chorzy po takich wakacjach, a później przez cały rok walczą z otyłością. To cieszę się, że pan przeszedł do napojów, bo już na sam koniec naszej rozmowy chciałem zapytać, jak to z wodą jest, czy na wakacjach po prostu z wodą się nie rozstajemy i pijemy, nawet jak nam się pić nie chce? Absolutnie nie. Według naprawdę potwierdzonej wiedzy również, przepicie naszego organizmu jest dla nas bardziej szkodliwe niż nawet nienawodnienie. Pijmy, kiedy czujemy pragnienie. Jedzmy, kiedy nam się chce jeść. Nasz organizm naprawdę jest inteligentny. No ale też mówią niektórzy według badań, że jeżeli czujemy pragnienie, jeżeli czujemy, że nam się chce pić, to już jest trochę organizm odwodniony. Absolutnie nie, to jest nieprawda. My możemy bardzo łatwo sprawdzić nawodnienie czy odwodnienie swojego organizmu poprzez wydalanie moczu i kolor moczu, który wydalamy. Jeśli ten mocz jest ciemny, to wtedy to oznacza, że potrzebujemy uzupełnić płyny. Jeśli on jest jasny, to znaczy, że cały czas mamy za dużo płynu w organizmie i wypłukujemy swoje minerały. Wypłukanie minerałów typu sód, na przykład, który jest bardzo potrzebny w naszym organizmie, właśnie do gromadzenia wody, jak go wypłuczemy, to będziemy mieli większe problemy niż przez brak wody. Dlatego ja nie jestem akurat zwolennikiem chodzenia z butelką po plaży, zwłaszcza plastikową, która nagrzewa się od słońca i niestety ten plastik wnika do naszego płynu. I ja tutaj naprawdę jestem zwolennikiem nawet zjedzenia owoca, kiedy jestem spragniony. Pomimo tego, że zawiera zdrowy cukier, który może być słodki, ale taki owoc może nas naprawdę fajnie nawodnić niż chodzenie z butelką wody czy trzymanie jej w samochodzie,
bo to jeszcze gorzej, bardzo wielki leżą na siedzeniach w samochodzie, później przychodzi się, pije taką wodę, ta woda naprawdę jest dla nas niezdrowa. Dziękuję bardzo za te rady. Ja się cieszę przy tym wszystkim, że kawa dzisiaj moja bez cukru. Zresztą tak jak często, chociaż z tym cukrem to jeszcze trochę pracy przede mną. Mariusz Budrowski, promotor zdrowego żywienia, był naszym gościem. Spokojnego wypoczynku życzę i zdrowego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. A już za chwilę ksiądz profesor Waldemar Chrostowski o świętym Pawle, ale też o świętym Janie Pawle II, uwiecznionym na znaczkach pocztowych całego świata. O tym już za chwilę.